Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. No więc słuchajcie, dzisiaj jestem na tej oto żwirowni. Tak wygląda jedna część, jedna miejscówka. Fajnie, bo z deka dziko. Widać są kępy trzcin, przy których lubi stać szczupak. A ja dzisiaj będę łowił na żywca. Będę próbował złowić jakieś szczupaki na żywca, może jakiś sumek, może jakiś ładny okoń, bo będę łowił na nieduże żywczyki. Złapałem kilka niedużych karasi, także na te karasie będę próbował złowić. Także lecimy. Kilka słów o sprzęcie, pewnie będą zapytania. Mój sprzęt jest sprzętem mocnym, solidnym. Dużo będzie go podsuma, bo zazwyczaj jak zaopatruję się w jakiś sprzęt, to tak pod kierunkiem, żeby jeden zestaw jakiś służył przynajmniej na dwa gatunki, tak? Także to będzie sumowo-żywcowy zestaw. Kto ogląda moje filmy, to już coś tam trochę wiedział o tym. Zacznę od kołowrotku. Kołowrotek jest to solidny kołowrotek. Kołowrotek Hulk, takie cudo, mocne, solidne. Kij 3,90, ciężar wyrzutu 100, 250 gram. To jest filma. Nie będę jej wymawiał, bo jest ciężko. Taki lisek. Spławik to będzie taki steropianowy, zwyczajny spławik, 25-gramowy wyporności, oliwka 20 gram, przypon, solidny przypon, bo jest bodajże chyba ze 20 kg wytrzymałości, także dostosowany do tego. Oczywiście przypon jest z plecionki tytanowej, który nie ulega deformacji. JMC, kotwica i plecionka. Plecionka, tak jak mówiłem, bardziej sumowa, żywcowa. O wytrzymałości 60 kilo. Także myślę, że takiej ryby nie złowię. Przynajmniej w najbliższym czasie. Chociaż nie wiadomo. Kto nie próbuje, ten nie łowi, prawda? No dobra. Tyle o sprzęcie. Podbierak znany. Żywce zaraz zakładamy, idę w pierwszą miejscówkę kawałek dalej i tam się spotykamy nad wodą, wyrzucamy, zakładamy żywca, to oczywiście wam też pokażę, bo zakładam żywce za grzbiet, no i będziemy szukać. Pogoda jest wietrzna, trochę się ochłodziło, trochę mocno się ochłodziło, padał w nocy deszczyk, zobaczymy. Falka jest. Przede wszystkim jest falka, co jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra na żywca, bo ten spławik nawet będzie podskakiwał i ten żywiec jeszcze bardziej będzie pracował, co jest bardzo pożądane przy metodzie na żywca. No dobra, tyle z tego gadania. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Hej! A więc jestem w pierwszej miejscówce. Grunt zrobimy taki, może coś takiego, może nie cały metr. O, tutaj żywczyki teraz trzeba wyjąć. Żywczyki, tak jak mówiłem, karasie, takie złote, fajne karasie.
O, kotwica i mniej więcej w połowie zakładam żywca, przebijając w ten sposób, żeby on był cały czas w pozycji mniej więcej takiej i sobie pracował. No dobra, wyrzucamy zestaw. O, tam gdzieś mniej więcej pod trzcinkę i czekamy na pierwsze branie. No i zmieniłem krajobraz, przyjechałem na wodę PZW, czekało mnie jeszcze 20-minutowe łowienie żywców, złapałem 3 żywczyki, 2 płotki i krąpika. Na szczęście przyjechał kolega, który został tam i coś tam jeszcze łowi, także dlatego od razu zdecydowałem się wziąć żywcówkę i pójść dalej za szczupakiem. Mam nadzieję, że złowi mi jeszcze jakieś żywce, ale na chwilę obecną z tymi trzema poszedłem w kolejną jeźdźcówkę właśnie. Tą żywiec już pływa sobie tam. No i czekamy na branie. Może tutaj mi się poszczęści. Jest branie. Nie wiem, czy to było widać, ale żywiec poszedł w grunt. Jest szczupak. Fajne branie było. Mam nadzieję, że się nabrało. Myślę, że będzie coś ciut koło wymiaru, ale fajnie spławik poszedł w grunt. Jest pierwszy szczupaczek. Myślę, że raczej wymiaru nie ma, ale już jestem zadowolony, że jest. Tak jak myślałem, że ten zbiornik jest bardzo fajną wodą, na której zawsze szczęście dopisuje. Otwórz dzioba. Kotwica nie jest za daleko, także czepianie za grzbiet, jak widać, jest dużo bardziej
efektowne, szybciej można przyciąć tego szczupaka i mniejsze szkody mu zrobić, typu wbić w skrzela, tak? O, także jest pierwszy szczupaczek. Nie będę go mierzył, bo on wymiaru raczej nie ma. A tutaj nawet coś sobie skonsumował. Dobra, zmykaj, rośnij na większego. Poszedł fajnie. Kijek w końcu ochrzczony. Cały zestawik. Zmieniłem, jak widać, spławik, gdyż tamten był za dużą wyporność miało. Ale tak jak mówiłem na poprzednim filmie z żywcem, że to był eksperymentalny spławik. No i raczej się do żywca nie przydał. A na suma przypuszczalnie, że będzie się spisywał przy większym obciążeniu. Dobra, w tym samym miejscu drugi raz wypuściłem żywca. Zobaczymy, czy coś tutaj też jeszcze ugryzie. No i koniec tego wypadu, ale nie koniec filmu. Zapraszam Was na konkurs, a więcej o nim już za chwilę. A więc część druga filmu, część konkursowa. Chciałbym Was zaprosić wszystkich do udziału w konkursie, który będę organizował wspólnie razem z Radziem z Kaszub Bajc. Kanał się nazywa Kaszub Bajc, także link będziecie mieli w opisie. Organizujemy wspólnie konkurs, bardzo szybki konkurs, a więc będzie trwał 3 dni od momentu publikacji materiału. Co będzie trzeba zrobić? Oczywiście konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów kanałów Kaszub Bajc oraz wędkarstwo.pl. Trzeba zostawić łapkę w górę pod filmem i wpisać komentarz "biorę udział". Spośród wszystkich komentarzy będziemy losować, ja u siebie na kanale, Radek u siebie na kanale, bądź u mnie na kanale. Zobaczymy, jak to będzie, to będziecie mieli informacje na koniec konkursu, gdzieś tam w społeczności YouTube. Także takie mniej więcej szybkie zasady, konkurs 3 dni. Będziemy oczywiście sprawdzać wyrywkowo subskrypcje, czy są te osoby, które wygrały, są subskrybentami naszych kanałów. I tyle. Nagrody. Pokażę Wam szybciutko nagrody. Nagrody, jest to taki woblerek do Twitcha. Wszystkie te woblerki są od Savage Gear. Coś takowego. To będzie pierwszy woblerek. Kto wygra, to sobie dokładniej to wszystko obejrzy. Czekajcie, schowam go. O! Dobra, później go schowam, bo jest problem. Taki oto wirujący ogonek. To jest druga nagroda. Trzeci woblerek. Coś takowego. Oczywiście Savage Gear i wiróweczka. No i przechodzimy do przynęt miękkich. Taka guma, fajnym czerwonym blokatem na wierzchu. Taka guma. Takie nieduże kanibale. Teraz będą kotleciki. Taka spora guma, tutaj takie coś, nie wiem, tak chyba jest dobrze, takie coś, nie wiem, jak się to nazywa, także dlatego mówię takie coś, nie mam pojęcia, jak one się nazywają. I jeszcze tutaj mam kilka tych gum, także kilka ich będzie. Będzie taka gumka, taki fiolecik, czerwień z białym, taki długaśny, bardzo giętki, takie coś i takie coś. I to jest chyba wszystko. Wszystko z tych nagród, które dostanie osoba, która zostanie wylosowana u mnie na kanale. No i tyle.
Jeszcze raz podsumowując, film trwa 3 dni, konkurs trwa 3 dni od momentu publikacji. Trzeba być subskrybentem obydwu kanałów, czyli Kaszub Bajc i wędkarstwo.pl. Łapka w górę, komentarz, biorę udział. Komentarze zduplikowane będą oczywiście usunięte, znaczy usunięte. Przez program będziemy losować, który po prostu sam usuwa te komentarze. Także spinningowy konkurs, bo radio też będzie miał dla Was spinningowe nagrody, chyba spinningowe nagrody. To zobaczycie już u niego na filmie. Także zapraszam do niego na kanał, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na następnym materiale. Dzięki serdeczne, że obejrzeliście cały film i że bierzecie udział w konkursie. Życzę wszystkim szczęścia. Miłego. Hej.